bells jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Cześć kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Ja idę właśnie, ja zmierzę właśnie w kierunku szkoły i zobaczcie, kto mnie dzisiaj odprowadził. O, juchu, juchu. Kevin wstał specjalnie godzinę szybciej, żeby pójść za mną do szkoły. Dwie godziny szybciej? Tak. Ojej, zobaczcie jaki jest kochany. No, dzisiaj mam dość ciężki dzień w szkole. Zaczynam lekcję na godzinę 8, kończę o 15. O Jezus, ale ja trzęsę wam tym ekranem, przepraszam was bardzo, ale Kevin tak pędzi, tak się spieszy, żebym zdążyła do szkoły. Tak się o mnie martwi, kochany. W każdym razie mam dzisiaj najgorsze lekcje, kończę o 15. I nie wiem, jak ja to przeżyję, ale trzymam sama za siebie kciuki, a wam życzę miłego dnia. Właśnie udaję się w kierunku swojej klasy, bo mamy teraz zdjęcia klasowe. Jedyny plus przy takiej pogodzie jest taki, że ja jako kierowca nie mam obowiązku odśnieżania auta, więc widzę jakąś pozytywną stronę tego, że jest odwilż, czyli jest chlapa, mokro, ponuro, brzydko. A jeśli zastanawiacie się, gdzie jadę, no to w tej chwili znowu jadę do dentysty. A wy, kochani, lubicie chodzić do stomatologa, czy też nie? Ja aktualnie jestem już w domku. Dzień rozpoczęłam z moim chłopakiem i kontynuuję go również z nim. Kevin, powiedz, że jesteś. Powiedz, że nie kłamie. Majka, nie bądź tak cicho. Bo będę musiała ci pokazać. Wolisz być pokazany, czy wolisz się odezwać? No, no ej, no szybciej. Serio. Pokażę cię. No pokażę, jak wcinasz tego kociata. Dobra, jestem. No jest, jest. No, napisałam ten sprawdzian z matmy. Mam nadzieję, że poszło mi dobrze. To nie jest śmieszne. Ja się zmięsa śmieję. Nie jest to takie śmieszne, co ucieka ci po tym talerzu. Złap. Mam nadzieję, że napisałam sprawdzian z matematyki dobrze. Nie przedrzeźnie mnie. I zrobiłam zdanie z biologii i średnia też mi podskoczyła. I pan powiedział, że ładnie czytam, że czułam się doceniona. No i co? No idę do pani dermatolog za pół godziny chyba. Jakoś tak z tą twarzą. Zobaczymy, czy da się coś jeszcze zrobić. Kontynuując, zaraz dowiem się, czy mam zmienić leki, czy mam dalej brać antybiotyk. Mam nadzieję, że mi to po prostu pomoże i moje oczy już nie będą bolały. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. W odpowiedzi na oczko opuszczone przez Kevina, które było do mnie? Do mnie było. Nie umiem puszczać oczek. Serio, nie umiem puszczać oczek. Poważnie, nie umiem puszczać oczek. Nie umiem. Hej, poznamy się? Nie. Bo cię już znam. Co robi mój chłopak? 17-letni. Mówi, że ma prawie 18 lat. I co on robi? No jakie dziecko. No ale patrz, jak jest cool. Brawo, kochanie, brawo. Idźmy do tego sklepu już. Ej, 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 ej. Nie z taką ciężką artylerią. Something magic that never gets old.
when the stars are more clear and the air is cold. And you see it all over the place. Towning glitter puts a smile on your face. So light up a candle, let it be days of grace. So happy Christmas, it's time again. Let there be wonders and smiles. Mamuś, poczekasz chwilę? Kochani, my przed chwilką z Kevinem nagrywaliśmy tak, kto, stąd na moich rączkach są literki z naszych, pierwsze literki z naszych imion. No i nie wiem, możecie wbijać na kanał Kevina za niedługo, bo tam się na pewno pojawi ten filmik. No i co chciałam wam jeszcze powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć, że Kevin spóźnił się na autobus. I zostaje mi teraz nic innego jak zrobienie mu kolacji, bo głodny mężczyzna to zły mężczyzna, a nie chcemy złego Kevina. Także zrobię zaraz kolację, no i mamusię też poczęstuję, samą siebie też. Co zrobię na kolację, to może wam pokażę, ale planuję zrobić sałatkę i pewnie paluszki rybne. No, coś takiego. Ostatnio często to robię, ale to jest takie na szybko, że tak powiem. Także zaraz zobaczycie może, jak to danie wygląda. Przyniosłam Kevinowi jedzenie, jest sałatka. Ideał dziewczyny, taka kochana. I paluszki rybne. Mnią. Love, smacznego. Dzięki, kochani, wzajemnie. A pamiętacie, jak w jednym z grudniowych odcinków pokazywałyśmy wam propozycje dekoracyjne i prezentowe? No to chciałabym wam jeszcze przypomnieć, że do 10 grudnia jest ważny kod zniżkowy, także do 10 grudnia macie czas, aby skorzystać z 10% rabatu. Paulina, nie przeszkadzaj. Ja po prostu jestem tak podekscytowana tymi świętami, że już mi wsówki spadają z głowy. No spadły mi. Po prostu spadły mi wsówki z głowy. Otworzę teraz kalendarz z jedzeniem, jak zwykłam to robić w tej ostatniej części naszego filmu, czyli w otwieraniu kalendarzy. To jutro zrobimy to w innej kolejności. Ale dzisiaj jeszcze robimy to w starej. Dzisiaj jest piąty, bo to jest Mikołaj. O, jutro jest Mikołaj, jejku. Ciekawe, do kogo Mikołaj przyjdzie w nocy z prezentem. Ojejku. Ty patrz, podzielimy się teraz. Jedna będzie miała taki teatr, a druga będzie miała to takie wcześniej. A ja pokażę, co ja teraz mam na sobie. Myślę, że wszyscy słyszą. No to wszystko. A ty byś od razu chciała dwa prezenty? Dwa prezenty były tylko raz. Sprawdzałam, czy jakiegoś listu nie ma. Piękna, jesteś piękna. Tak samo jak i ty. Bo ja wyglądam tak. Kochanie, otwieraj resztę kalendarzy, bo ja nie mam siły wstać z łóżka. A wszystkie? Wszystkie, bo nie mam siły wstać z łóżka. Dzisiaj jest piąty. To jest chyba pod piątką. Krupiące owoce mam, cia. No. Mam tutaj mango i... fish eyes? No, jakoś tak. To są takie żółte kuleczki. No, dokładnie. Takie o. Te chrupiące owoce są pyszne, ale zdradzę wam, że najlepsze są jednak truskaweczki i bananki. Tak, kocham. Dobra, otwieraj herbatki. Muszę wam się przyznać, że wczorajsze herbatki nie wypiłam. Miałam ją spróbować, ale nie wypiłam i nie skleiłam tego okienka wczorajszego. Czekoladowo-miętowa. Czekoladowo-miętowa herbata? Tak. Muszę spróbować. Musisz koniecznie. Piąty, prawda? Tak. Czy ja to dobrze otwieram? Długopis. Tak, co by nam się dobrze pisało. Mi, do tych karteczek. Bo to jest w komplecie z tym notesikiem wczorajszym. Zapewne. Jeszcze z tą taką kuleczką ochronną, żeby się ten, żeby... było widać żenówka. Tak, dokładnie. Skoro wczoraj najpierw pokazałam wam prezent, to dzisiaj najpierw powiem wam, kto jest dzisiejszym zwycięzcą? Dzisiejszym szczęśliwcem? Dobrze to brzmiało w ogóle, mamcia? Tak! Wiele, wiele, wiele. Mam, wymieniłam. Jest tutaj oliwka. Skaujina.
Mamo, wspomóż! Ze Skawiny. A. Skawina. Oliwka ze Skawiny? To na drugi raz, jak nie będziesz umiała przeczytać miejscowości, to przeczytaj kod pocztowy. Tak, będziecie musieli sobie googlować. A co dostanie? Już lecę po prezent. Kochana Oliwko, dostaniesz wersję mini gry Emotions oraz trzy woski do kominka. A jeden jest świąteczny. Taki żarcik. To znaczy żarcik. Woski dostaniesz, ale oprócz wosków dostaniesz jeszcze kominek. Uważaj z tym kominkiem. Tak nie miało wyglądać. Ale spokojnie, jest cały. Kominek Yankee Candle, a woski Busy Bee. Obiecałam, że dzisiaj zrobię Wam recenzję herbatki z ostrokrzewu paragwajskiego. Wywaliłam już to opakowanie, więc nie mogę tego przeczytać. Otóż herbata jest zielona i myślałam, że będzie smakowała dużo gorzej. Jakoś brzmiało mi to dziwnie, jak na taką zwykłą herbatkę. Nie wiem w ogóle, co to jest ostrokrzew paragwajski. Myślałam, że będzie ta herbata bardziej ziołowa, a taka nie jest. Ja oczywiście dodałam do herbaty dwie łyżki cukru i muszę powiedzieć, że wypiję ją ze smakiem. A jak wypiję tą herbatkę, to zaraz pójdę zrobić sobie tą herbatę z czekoladą, żeby zobaczyć, jak ona smakuje, bo tamtej herbaty jestem bardziej ciekawa. A że czeka mnie długie montowanie vlogmasa na jutro, to na pewno zdążę wypić obie herbaty. I bardzo fajne jest to, że na tych pojedynczych herbatkach wszystko jest opisane. Jak gorącą wodą trzeba zalewać, ile wody trzeba wlać na taką porcję i jaki jest dokładny skład. Także to jest bardzo pomocne. No i sprawa wygląda tak. Kochani, mamy taką godzinę. Ja właśnie zakończyłam montowanie materiału, który miałam. No i teraz została nam do nakręcenia ostatnia scena, czyli recenzja herbatki czekoladowo-miętowej. Dopiero przed chwileczką ją zaparzyłam. Jest bardzo gorąca, ponieważ zalewało się ją wrzątkiem. Gdy otworzyłam tą torebkę, zapach tego suszu przywołał mi na myśl jakieś lekarstwo. Ta mięta była bardzo intensywna, no i pomyślałam sobie, że jakieś lekarstwo tak pachniało albo podobnie smakowało. No tak mi się to właśnie skojarzyło. No to ja teraz spróbuję tej herbaty. Oczywiście dołożyłam jedną łyżeczkę cukru, a teraz spróbuję. Nie będę Wam się pokazywać, ponieważ jest już bardzo późno i ja nie wyglądam wyjściowo. Zrobiłam kilka łyków. Najbardziej wyczuwalny jest tutaj smak mięty. Czekolada jest tutaj taka ledwo wyczuwalna, ale tak jak mówię, zrobiłam tylko kilka łyków i może za 5 minut okaże się, że właściwie ta czekolada tutaj góruje. Wiecie, jak to jest z piciem wrzątku. Ale tego już Wam, kochani, nie nagram, ponieważ czeka mnie jeszcze montaż tej sceny. Potem muszę przesłać ten film na YouTube'a, zrobić tytuł, ankiety i wiecie, te sprawy, które są związane z publikacją filmu. Także nie pójdę spać wcześniej niż o 2 w nocy. Więc się z Wami żegnam w tym momencie i jestem ciekawa, czy do Was przyjdzie dzisiaj Mikołaj.